Dzień dobry, witam Was serdecznie w drugim epizodzie Yangon Tripu. Poprzedni epizod był mało entuzjastyczny, więc ten będzie dużo bardziej. Tak poważnie, to nie był mało entuzjastyczny dlatego, że mi się to nie podoba czy coś, tylko dlatego, że dogrywałem te wstawki podczas montażu. Czyli po dwóch dniach, to zwłaszcza pod koniec, widać, że już trafiam na szlak. W tym epizodzie w końcu pokażę Wam Yangon, jak wygląda kawałek i co robiliśmy w weekend po moim przylocie tutaj. Będzie to także ostatni epizod, który montuję tutaj. Dlatego, że nie chce mi się montować tutaj. Szkoda mojego czasu, mogę nagrywać wtedy i zmontować sobie resztę w domu, kiedy będę siedział i się nudził. Okej? Okay? Ale najpierw pokażę Wam, jak tutaj mieszkamy. Mamy salon, w którym siedzimy i oglądamy filmy i seriale. Tu mamy, jest otwarty na taką jadalnię. Co ciekawe, w jadalni mamy umywalkę, która jest tak nisko, że przystawiłem sobie do niej krzesło, żeby było wygodniej. Tu jest trochę różnych rzeczy. Idziemy do kuchni. Taka polska wieś. Tu mieszkają mrówki. O, biegają. Czasem gdzieś się znajdzie jaszczurka. Tutaj wiadomo. Zardzewiały miecz, jak w każdej kuchni. W tym kroimy chleb. Tutaj mamy balkon, balkon numer 1. Tam sobie pracują panowie, którzy widzą nas prawdopodobnie dokładnie tak samo dobrze, jak my widzimy ich. Jak przejdziemy tutaj, to mamy takie nie wiem co. Tutaj mamy kibel, z którego również widzimy panów, więc prawdopodobnie oni widzą nas. Tutaj mamy prysznic, autentyczny. Tu jest jakiś pokój, w którym nic nie ma, ale zajrzymy na szybko. Stara wanna. Taki schowek. Tu jest mój pokój. Jest w nim oczywiście największy syf z tego powodu. Tu jest jeszcze jeden pokój. Tu jest pokój z drugim balkonem i bardzo ciekawą mozaiką na podłodze. I jest jeszcze pokój Olgi, do którego się zakradniemy tajniacko, bo Olga jest w pracy. Pa. To jest najładniejszy pokój tutaj, najfajniejszy. To jest wielkie wyro, na którym jest oczywiście też syf, bo to jest rodzinne. Są okna, nie to co na przykład u mnie. I jest własna łazienka, o, w której się świeci światło. Jakiś nieogar nastąpił tutaj. Prysznic, kibel, umywalka. Z wodą jest śmiesznie. Bo jeśli Wam się wydaje, że na przykład umyjecie naczynia w ciepłej, to możecie się zaskoczyć. Dlatego, że interfejs, którym obsługuje się wodę, został tutaj znacząco uproszczony. Do wyboru mamy dwa stany. Wody nie ma. Woda jest. Nie ma. Jest. To nie tak, że wybierzecie sobie temperaturę. Trochę lepiej jest pod tym względem pod prysznicem, bo o ile tutaj również mamy tylko jeden wybór, woda jest, wody nie ma, o tyle możemy sobie wodę podgrzać takim sprzętem. No, czyli trochę to przypomina taki bogaty dom na polskiej wsi, z jedną małą różnicą. Tutaj wszędzie jest klimatyzacja, która jest kluczowa do przetrwania.
Przynajmniej dla przyjezdnych, takich jak my. Ale jeśli wam się wydaje... Jeśli wam się przypadkiem wydaje, że to znaczy, że tutaj jest tanio na przykład i to jest takie mieszkanie po kosztach, to nie, to mylicie się. To jest jedno z takich droższych fancy pro mieszkań, które kosztuje horrendalne pieniądze, na które nikogo nie stać. Więc generalnie cieszymy się, że mamy coś takiego i bardzo doceniamy. Bo ludzie mieszkają tutaj zazwyczaj w takich bungalowach, gdzie jest jeden pokój dla całej rodziny na przykład. Sobotę poświęciliśmy głównie na eksplorowanie okolicy. Siedzimy z Olgą w knajpce i pijemy sobie... To jest Olga. To jest ich kciuk. Pijemy sobie kawę i chcę wam pokazać, jak wygląda tutaj cukier. To jest cukier, który można sobie do swojej kawy albo herbaty dolać. Ile dajesz? Nom. Na 10. Tutaj możemy napić się mojito za 3 zł. Albo za 6, jak chcemy zdrowe. Stać nas. Jak to jest importowanym alkoholem, to za 6. To jest typowo właśnie Myanmar jedzenie, nie? Ale widzisz, ile jest oleju. I jest taki system, bo to chodzi o to, że to konserwuje jedzenie. Jest taki system, że jak dostaniesz jedzenie, jak dostaniesz miskę, to wszyscy wybierają tylko mięso albo wiesz, co jest w środku, ale bez nie jesz tego sosu. Bo no... Nie są tuż. Znaczy, to jest dobre, niestety. Ale to jest dużo dobra, widzisz, bo tutaj masz wszystkie te warzywka. I masz te różne curry, nie? Jest jakieś jajko i tam masz właśnie te takie pasty z ryby, z fasolki, różne takie mieszanki, wiesz. Także coś takiego właśnie... O, a tu prący. Widzisz? To już za żartę. No bo prący są dobre. No. Powiem ci parę... Aha, i tutaj jest też tak, że w każdej restauracji właśnie, jak zamówisz jedzenie, to dostajesz herbatę. Herbata stoi jakby w termosie, nie? Spoko. Fajnie. O, ale będzie padać zaraz. To tak kartkorowo. In the afternoon, we've met with Olga's friend from work, Wine, and she helped us get a local dress sorted out for Olga. It's called longi or laundry, something like that. I have no idea what is going on. Afterwards, we went to dinner together and ate some different foods and dishes from Shan area, which is very good food. And we went for some bubble tea. They also showed me something that's called papaya salad, and it's made from green fresh papaya, and it was very good. It was awesome. And I was eating it and I was like, oh, that's spicy. They were just eating it. They were just like, oh, wow, that's a very good salad. Yeah, that's amazing. And I was struggling. I was like, oh my god, give me water. As you can notice, place was also crazily small, so much that it was funny actually. Eating papaya salad, drinking your tea from your huge mug.